myself, just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight up. No dobrze, moi drodzy, wróciliśmy już do domu i szybciutko Wam pokażę, co kupiłam. Resztę pokażę Wam za chwilę, dlatego że najpierw zabierzemy się za śniadanie. Nie jest tego dużo. Kupiłam pęczek rzodkiewki, duży pęczek świeżego koperku. Ostatnio po prostu koperek ja zawsze lubiłam, ale ostatnio to już bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będziemy mieć w ogrodzie nasz własny koperek. Tutaj wzięłam takie mini pączuszki z serkiem, bardzo dobre, z takim puszystym serkiem, domowe, i takie z tofi. To jest taka fajna piekarnia tam rodzinna i pani mówi, zawsze jak jestem, to biorę dzieciakom. Moje ukochane jabłuszka Kortlandy, no musiałam jeszcze wziąć na spróbowanie dwa malinowe pomidory. Mamy w domu malinowe pomidory, ale jak gdziekolwiek jak jestem, to pomidory muszę kupić na spróbowanie. Ogóreczki gruntowe, najlepszy chlebek żytni i wzięłam jeszcze zwykłe po prostu białe bułeczki. Także jeżeli chodzi o takie jedzeniowe rzeczy, jedzeniowe historie, to nie kupiłam tego dużo, ale też nie potrzebowałam, bo ostatnio byliśmy na dużych zakupach, tylko tak jak mówię, jabłuszka, troszeczkę warzyw, pączki, zawsze jak jestem, to wezmę dzieciom chlebek czy bułeczki. Ale zjem śniadanie i pokażę Wam, co jeszcze kupiłam. No dobra, mam tu jeszcze ziemniaki, tak, żeby nie było, bo dzisiaj robię karkówkę w takim sosie grzybowym, pokazywałam Wam ostatnio, więc będą też ziemniaczki i właśnie sałata ze szczypiorkiem z ogrodu i z rzodkiewką. A tutaj później Wam pokażę, na co się skusiłam. Zaszalałam, kochani. No i kupiłam jeszcze po drodze taką doniczkę. Miałam w niej ziemniaki, więc trochę się ubrudziła, ale jak już będzie efekt końcowy, to Wam pokażę. Jeszcze po drodze wskoczyłam do apteki, słuchajcie, i kupiłam witaminę C dzieciom, jest świetna, sól fizjologiczną do inhalacji i tę maść. Ta maść jest bardzo dobra, ale ona też potrafi uczulać i kiedyś mojego Leosia, jak smarowałam mu za uszkami, jak go bolały uszy, troszkę uczuliła, natomiast pani powiedziała, że fajnie smarować sobie dziecku stópki albo klatkę piersiową, niewielką ilością, także zobaczymy u Nelci i też sprawdzę u Leosia, bo wiecie, już ma 6 lat, jest duży, więc takie rzeczy nie powinny go uczulać, no zobaczymy. Wzięłam w każdym bądź razie, żeby po prostu sprawdzić. Powiem Wam, że ostatnio bardzo szukałam tego keczupu, namiętnie wręcz, i znalazłam go w naszym Arhelanie. Bardzo dobry, bez dodatku cukrów, polecam. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, warto, bo naprawdę jest super. A Nelcia mi tutaj rozpakowuje do lodówki jeszcze resztę zakupów. Wiecie co? W całym domu zrobiło się ciemno i robi się strasznie, zaczyna padać deszcz. Ale jest naprawdę mega wiatr. Chciałam Wam pokazać tutaj, ale tutaj tego nie zobaczycie, ale powiem Wam, że namiocik dzieci, bramka Leosia, no zaczyna wszystko, że tak powiem, latać, także zapowiadali, że będzie deszcz, więc jest deszcz z wiatrem, ale to ma być taka chwilowa sytuacja. Kochani, jesteśmy już po śniadanku, w dalszym ciągu pada deszcz, w dalszym ciągu wieje, ale to nic. Muszę iść, słuchajcie, do ogrodu, zerwać rabarbar, dlatego że od kilku dni chodzi za mną ten rabarbar i jakie to szczęście mieć rabarbar w ogrodzie. Moi rodzice już mają ten rabarbar naprawdę od kilku dobrych lat, natomiast no bardzo fajnie, dlatego że mam w planie z Thermomixa dzisiaj zrobić kompot z rabarbarem i tartę z bezą z rabarbarem. I powiem Wam, że po prostu nie mogę się już doczekać, więc dzisiaj trochę czasu spędzę w kuchni. Za chwilę wstawiam swoje mięso w sosie grzybowym. Za chwilę też lecimy do ogrodu, żeby tylko trochę przestało padać, bo mnie tam wywieje, po rabarbar. No i działamy, kochani. Dzisiaj naprawdę podziałam trochę w kuchni. I słuchajcie, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że mieliśmy taką jednodniową przerwę w nagrywaniu i akurat wczoraj nie vlogowaliśmy i robiliśmy te placki z cukinii, ziemniaczane, z ziemniakami i cukinią, i wyszły petarda, wyszły tak pyszne, także na pewno zrobimy jeszcze w przyszłym tygodniu i wtedy podam Wam, kochani, przepis na te placki, bo są pyszne, a myślę, że z powodzeniem, nawet jeśli nie macie Thermomixa, to je zrobicie. I tak sobie myślę, że nawet jak macie tą masę ziemniaczaną, po prostu wtarkować troszkę cukinii do tego i będą placki ziemniaczano-cukiniowe, natomiast my tam dodawaliśmy skrobię ziemniaczaną i nie dodawaliśmy mąki, a dodawaliśmy płatki owsiane i to tak fajnie wszystko się zmiksowało. Także placki z Thermomixa, cukinia i ziemniaki, polecam, bo naprawdę wychodzą pyszne. Dobra, i co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Musi Krzysiek przekopać nowe miejsce, dlatego że chcielibyśmy jeszcze posadzić dynię, cukinię i arbuza. I dzisiaj na rynku przeglądaliśmy, czy coś jest. Sadzonek arbuzów nie było, dyni też nie było, były cukinie, ale jakieś takie nieciekawe, więc myślę, że może pojedziemy po prostu za tydzień i dokupimy te sadzonki właśnie dyni, cukinii i arbuza. Chciałabym w tym roku bardzo podziałać z arbuzem. Mega to się ostatnio stało popularne, te arbuzy. Widziałam, że ludzie naprawdę mają obfite plony, także zobaczymy. No ale kochani, muszę Wam coś jeszcze powiedzieć, coś jeszcze bardzo ważnego. Moja mama to dziś na rynku stała tak. Jak zobaczyła mnie przy kwiatach. Dziś na rynku było tyle pięknych kwiatów, że nawet ja, osoba, która za kwiatami nie przepada, po prostu czułam się jak w raju. I moja mama mówi, dorośniesz do kwiatów, dorośniesz do wsi, do ogrodu i do takich tematów, a ja zazwyczaj, wiecie, no za kwiatami wiecie, że nie przepadam. Kiedyś też nie przepadałam za takim wiejskim życiem, bardziej wszędzie się śpieszyłam, centrum, Londyn, głośne miasto, a teraz zobaczcie, rzeka, las, wioseczka, kwiaty, warzywka, jak człowiek się zmienia. Natomiast słuchajcie, było tyle tych kwiatów i one wszystkie były takie piękne, ale moją uwagę bardzo przykuły stokrotki afrykańskie. Zaraz Wam pokażę po prostu, jak ja je zobaczyłam. O, wyszło słońce, więc lecimy zaraz po rabarbar. Więc jak ja je zobaczyłam, no to mówię, mamo, biorę. I wzięłam trzy, każde mają inny kolor. No i dlatego też kupiłam tą donicę, którą Wam pokazywałam i pomyślałam, że muszę je mieć na tarasie. Będą pięknie wyglądały i już się nie mogę doczekać, wiecie, o poranku, wypić sobie kawkę i podziwiać swoje stokrotki afrykańskie. W ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o nasz taras, to nasz taras nie jest zadaszony. Mogliśmy wybrać opcję też zadaszenia, natomiast zrobiłoby się po prostu tutaj bardzo ciemno w salonie. My mamy salon łączony z kuchnią, byłoby ciemno, więc zrezygnowaliśmy z tego. Więc jutro, bo dzisiaj wiecie, pada, wieje, Krzysiek przyniesie ten nasz duży parasol. Ten parasol jest taki ogromny, praktycznie na cały nasz taras, więc fajnie daje radę. No i myślę, że moje stokrotki afrykańskie będą miały dobrze na tym tarasie. Natomiast muszę ze słońcem troszkę chyba uważać i moja mama mówiła, że codzienne podlewanie. A jeżeli chodzi o dbanie o kwiaty i o podlewanie, no to wiecie, jak to u mnie wygląda. To Krzysiek jest bardziej kwiaty ogrodowe, doniczkowe, ja tylko kocham kwiaty cięte. No ale pierwsze kwiaty na tarasie, kiedyś to musiało nastać. Kupiliśmy też świeże zioła, ja bardzo chciałam, także posadzimy te świeże zioła. Także zaraz Wam to wszystko pokażę, nie przedłużając. No i myślę, że też Wam się spodobają, bo stokrotki te afrykańskie naprawdę są piękne. Naprawdę, że ja się skusiłam na kwiaty na taras, no to musiały mnie naprawdę zauroczyć, moi drodzy. Także dobra, pokazuję Wam to wszystko, idziemy po rabarbar, idę też na dół, bo moja mama pomoże mi je po prostu do tej donicy posadzić, bo ja wiecie, dużo rzeczy się uczę od niej, jeżeli chodzi o ogród przede wszystkim, o kwiatki. Wiecie, u mnie Krzysiek ten specjalista od kwiatów, ale ze stokrotkami będziemy działały we dwie. No i tyle, kochani. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzień, że ciasto się uda i kompot też będzie pyszny. No dobra, kochani, to już Wam pokazuję. Tam się smażą pieczarki, wstawiłam już mięso, więc stąd te odgłosy i zobaczcie. Posadzimy sobie w tym roku tymianek. Bardzo chciałam tymianek, bardzo często używam do różnego rodzaju mięs, do różnego rodzaju dań. Także już nie będę wyjmować z tych woreczków, łatwiej mi będzie znieść to na dół. Więc mamy tymianek, mamy kolendrę. Z kolendrą to mam taką relację, że kocham i nienawidzę, ale bardziej kocham i często jak robię jakieś zielone curry, jakieś sałatki, jakieś tego typu potrawy, to bardzo lubię dodać kolendrę, więc jest kolendra i oczywiście klasyka, czyli rozmaryn. Więc mamy tymianek, kolendrę i rozmaryn i wszystko posadzimy pięknie w naszych podwyższonych grządkach. I jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, to mamy już posadzoną, z tego co pamiętam, bazylię i takie rzeczy typu, wiecie, co Wam pokazywałam, szpinak, rukola, także bardzo chciałam właśnie tymianek, kolendrę i rozmaryn. I wiecie, co nas też zaskoczyło? Pan nam pokazał curry, to nie widziałam, i magii. Magii taka troszeczkę śnieżno-biała, jak te tutaj kwiatki, które zresztą bardzo mi się podobają, takie srebrne, więc słuchajcie, nie wiem, czy w przyszłym tygodniu nie dokupię jeszcze kary i nie dokupię jeszcze magii. Jestem bardzo ciekawa. No dobrze, a teraz sprawczynię całego zamieszania, które mnie tak urzekły. Zaraz idę sadzić i zobaczcie, stokrotki afrykańskie, czy ten kolor nie jest przepiękny? Na początku zobaczyłam te żółte i mówię tak, biorę 3 żółte, ale potem poszłyśmy dalej do, wiecie, bardziej się rozejrzałyśmy, bo tylko ta jedna pani miała właśnie te stokrotki afrykańskie i zobaczcie na ten kolor. No przecież to jest coś pięknego. I pani do mnie mówi, a weźmie pani sobie na przykład 3 żółte i sobie posadzi, ale jak ja zobaczyłam te wszystkie kolory i zobaczcie, to jest ostatni kolor, no po prostu stwierdziłam, że nie. One muszą być posadzone wszystkie razem właśnie w tej tutaj donicy, którą Wam pokazywałam wcześniej. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Także no, tylko spójrzcie, czy Wy byście się po prostu nie zauroczyły. I cena takiej jednej, słuchajcie, to 10 zł. Moja mama mówi, że jak na stokrotkę, kiedyś one chyba były tańsze. Natomiast zobaczcie, ile ona ma pączków tutaj. No i patrzcie. Także no, ale wiecie co? Nie wiem, która jest mi najładniejsza. Chyba ta żółta jednak, chociaż ta też ma przepiękny kolor. Więc tak, kochani, i to są chyba mrozki. Mrozek? Krzysiek, czy ja Ci to mówiłam, że to jest mrozek? Mrozek. Mrozek. Ja uwielbiam, słuchajcie, tego typu roślinki, różnego rodzaju trawy właśnie. Zobaczcie, nawet mam tutaj tą moją sztuczną ozdobę i bardzo mi się to podoba. Więc jeden mrozek, słuchajcie, pójdzie do nas na taras, na stolik, a 2 mrozki posadzimy gdzieś w ogrodzie z mamą. Także to są moje dzisiejsze zakupy. Przepiękne, zobaczcie, no przepiękne, ale mrozki też są śliczne, naprawdę. Ale zobaczcie, stokrotki afrykańskie, no cudowności, cudowności. Jeszcze szybko mi tu Krzysiek donicę złoży, bo ta donica, słuchajcie, ja ją kupiłam też tak na szybko w Arhelanie. Ona ma drewniane nogi, chyba tak, ta też ma chyba drewniane. Tak. I właśnie Krzysiek mi szybko ją złoży. Są. Tak, są drewniane. Plastikowe. Plastikowe, no. Ale też ok. Ala drewniane. No i dobra, będzie ok, myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Także jeszcze mi szybciutko złożę donicę i lecę. A ja w międzyczasie jeszcze, zanim Krzysiek składa donicę, nastawiłam Thermomix, żeby się ładnie wymył, no bo będziemy robić kompot, więc musi być czyściutki. Tak, kochanie. Także, o, działamy. No dobra, zobaczcie, jest rabarbar. Mam nadzieję, że starczy mi i do ciasta, i na kompot. Także zaraz oderwiemy listki, obierzemy i działam. No i moi drodzy, było tyle rabarbaru, naprawdę, zaraz go jeszcze obiorę, ale go zważyłam i jest idealnie na moją tartę, także kompot niestety będzie musiał poczekać. Jutro może wpadnę do Lidla, bo chcę kupić fajne śledzie i muszę je przetestować, jak będą dobre, to Wam o nich powiem. I może będzie tam rabarbar, bo strasznie chodzi za mną właśnie, może na sobotę, żeby zrobić kompot z rabarbaru. Także mam równiutko na tartę, a kompotu dziś niestety nie będzie. Tutaj już mam moje ciasto na tartę, zaraz uformuję kulę i odstawię do lodówki. Dobra, ja cały czas obieram rabarbar, już mi zobaczcie, tylko tyle zostało. Właśnie, Paula obiera, a ja chciałem Wam coś pokazać i się Was zapytać. U mnie rabarbar kojarzy się z jednym. Tak, Nela. Z cukrem. Za młodego brało się Rabarbar maczało się w cukrze i cyk do buzi. I tak w moim dzieciństwie pamiętam, jadłem rabarbar i dużo innych dzieci. Dajcie znać, czy u was też tak było. A co moja kobietka chce? Talerzyk, tak? Dobrze, damy talerzyk, ale najpierw tata zrobi... Gili, 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 gili. Gorący, gorący, gorący rabarbar. Mamy tutaj rabarbar, cukier, puder i mąkę. Uważaj, bo bardzo cieplutkie. Tu już naczynie do tarty. Zaraz będę wałkować ciasto, układać na dno, potem rabarbar. Lubisz ciasto? No to super, ja też bardzo lubię. Krzysiek strzyże Leosia. Moja tarta wygląda pięknie. Wyłożyłam tutaj rabarbar. Tak, i będziemy teraz, słuchajcie, robić bezę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Super. Te brzegi tutaj wyglądają na trochę spieczone, ale w rzeczywistości są bardzo fajne i rumiane. No i kochani, kochani, zobaczcie, moja tarta prezentuje się tak. Beza wygląda pięknie, powiem wam, że naprawdę, zobaczcie, wygląda to super. I teraz tak, przy otwartych drzwiczkach piekarnika około godzinki stygło, no i teraz też zostawiamy do całkowitego ostudzenia. Zobaczcie, jak w ogóle fajnie tarta odchodzi, patrzcie, super, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Później będziemy testować, to dam wam na pewno znać, czy pyszna. Oj, 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 kochani. Sorry, ale musiałam zjeść kawałek do ciasta, do kawy. Powiem wam, petarda. Idę, zaniosę rodzicom. No, rewelacja. Pychotka. Także polecam wam serdecznie. Smaki cudowne, lekka pianka, beza, lekko słodki rabarbar. Musicie koniecznie zrobić, koniecznie. No to sobie pogotowałam, no to sobie posprzątałam. Psy tak się teraz wyszalały w ogrodzie, wyszło słoneczko, już nie pada, ale powiem wam, że wiatr jest naprawdę mega taki ostry, nieprzyjemny, więc tak, obiad gotowy, ciasto, jak widzieliście, już nawet popróbowane, zaniosłam też rodzicom i powiedzieli, że tato powiedział, że to w ogóle chyba drugie miejsce, jeżeli chodzi o jego ulubione ciasta, więc jestem z siebie dumna, dziękuję Thermomix za pomoc, także... Bardzo rodzicom ciasto smakowało, a teraz lecimy na rower i po rowerku już sobie zjem ten obiad. Wiecie, ja lubię zjeść taki obiad na obiado-kolację, połączenie obiadu z kolacją i tak mi jest najlepiej. Także lecimy na rower, chyba założę sobie dzisiaj czapkę z daszkiem, no bo mówię, trochę wieje, bluzę, kurtkę i lecimy. I patrzcie na kwiatki, cały czas takie piękniutkie. No powiem wam, że dzisiaj jest tempo, ale i też, tak jak mówiłam wam, zrobiła się fajna pogoda, więc to najważniejsze. Jutro też ma być ciepło, w sobotę miejmy nadzieję też, więc super. No i kochani, przyszłam się z wami pożegnać. Tak długo byliśmy na rowerach, że kwiatki posadzimy po prostu jutro, także kwiatki będą czekać, jutro je posadzimy, posadzimy jutro też zioła, także wszystko wam na pewno pokażę, zobaczcie. Dzisiaj w ogóle Eurowizja, więc mówię, a będziemy zaraz sadzić, ale to wiecie, tu trzeba zrobić vloga, jest Eurowizja, a ja za Ochmanem jestem po prostu całym sercem i dzisiaj oglądamy Eurowizję. Jeszcze wam pokażę, zobaczcie, to mniej więcej będzie wyglądało tak w tej doniczce. No pięknie, po prostu pięknie.